Jak pani podsumowuje 35. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni? W kuluarach gdyńskich mówiło się, że to jest festiwal dużo słabszy niż poprzedni. No i rzeczywiście chyba tak jest, dlatego że cud zdarza się raz i cztery tak silne filmy jak w ubiegłym roku, Rewers, Dom Zły, Zero, wreszcie Wojna polsko-ruska, to się rzadko zdarza na jednym festiwalu. Ale też ja bym nie przesadzała z lamentami. Ogólny poziom festiwalu był nie najgorszy, może zabrakło wielkiego wydarzenia, ale też trzeba pamiętać, że festiwal odbywał się w maju. W związku z tym właściwie filmowcy mieli 7 miesięcy na przygotowanie filmów i wielu z nich nie skończyło swoich obrazów. Tak na przykład zabrakło nowego filmu Jerzego Skolimowskiego, zabrakło nowego filmu Filipa Bajona, być może ciekawego, prawda? No i wielu debiutantów, między innymi bardzo obiecującego Janka Komasy. A właśnie a propos debiutantów, czy widzi pani, że debiutanci, w ogóle młodzi reżyserzy mówią o czym innym niż twórcy dojrzali w swoich filmach? Czy ja myślę, że tak, dlatego że mówią innym językiem, ale też trochę o czym innym. Właściwie wszyscy pokazują Polskę i to jest oczywiste. Natomiast starsi reżyserzy bardzo chętnie w tym roku cofali się do przeszłości. Pokazywali rok 68, były dwa filmy wojenne, prawda, z okresu II wojny światowej. To był film Kolskiego, Wenecja i Joanna Feliksa Falka. Były takie metafory jak obraz Doroty Kędzierzawskiej. Tymczasem młodzi reżyserzy mówią wprost. Mówią o współczesności, o tym, co ich otacza, o tym, co najbardziej ich boli. A wydaje się, że tak się akurat w czasie tego festiwalu zdarzyło, że najbardziej nie mogą sobie dać rady z ogromną społeczną agresją. I dla mnie na przykład największym wydarzeniem tego festiwalu i znakomitym filmem był Chrzest Marcina Wrony. To Moja krew to była taka przygrywka dopiero do tego kina. To wspaniały film, potwornie brutalny, ale ta brutalność mnie nie razi, ponieważ ona służy do pokazania bardzo subtelnych uczuć. I to jest bardzo wielowymiarowy film o ludzkich wybiorach, o przeszłości, która do człowieka wraca, wreszcie o męskiej przyjaźni. Znakomite kino. Ale tak jak mówię, bardzo brutalne i opowiadające o społecznej agresji. I podobnie jak kino debiutanta, no późnego debiutanta, dramaturga Pawła Sali, Matka Joanna od kotów, też bardzo gwałtowny obraz, ciekawy realizacyjnie bardzo, opowiadający o dwóch, autentyczna historia zresztą, podobnie jak u Wrony, autentyczna historia dwóch chłopców, którzy zabili matkę. No i wreszcie, może inny zupełnie film, ale też młody, Erratum Marka Lechkiego. To też taki debiut bardzo wyczekiwany, bo Lechki w 2000 roku mniej więcej zrobił ten znakomity debiut Moje Miasto, a długo czekaliśmy na jego pierwszą fabułę i jest, ale to bardzo, bardzo piękny film, inny od tamtych, bo właśnie szukający drogi ratunku dla człowieka. Bardzo dobre kino też. A czy któryś z tych filmów pani zdaniem ma szansę na taką międzynarodowy rozgłos? Jeśli mówimy o dużych festiwalach, to ja myślę, że z racji tematu i z racji na przykład nie tylko samego tytułu, ale także pewnej metafory ma szansę na pokaz specjalny w Wenecji, Wenecja Kolskiego. Wiem, że to jest rozpatrywane przez organizatorów tej imprezy. A poza tym, to tak trudno powiedzieć, myślę, że interesującym filmem festiwalowym na pewno jest film Lechkiego. Jestem głęboko przekonana, że matka Teresa oczywiście od kotów Sali też znajdzie swoich
amatorów. No a dla mnie, no to raz jeszcze powtarzam, filmem znakomitym, świetnie zagranym, doskonale wyreżyserowanym i ogromnie interesującym jest Chrzest. I temu filmowi życzę naprawdę wielkiej kariery. No, wiem, że został już zakwalifikowany do Karlowych Warów, niestety nie do głównego konkursu, ale tam już jest Matka Teresa od kotu w głównym konkursie. Ale Czesi chcą go pokazać w sekcji East of the West. Dziękuję bardzo. Dziękuję.